Stypa Kultury. Newsweek numer 8/2011. Adam Zagajewski może dostać Nobla. Wtedy się o nim dowiemy, bo my, polscy konsumenci kultury, bardzo lubimy świętować. Parę razy do roku urządzamy więc wystawne i huczne biesiady, a na co dzień całkowicie wystarczają nam resztki ze śmietnika. A ta pani to kto? Akcje promocyjno-czytelnicze. Piknik czytelniczy w ZOO w Oliwie. Piknik czytelniczy w Szemucyty. Piknik czytelniczy Gdańsk. Akcja Chodzę do biblioteki. Chodzę do biblioteki Wrzeszcz. Akcja z książką na walizkach. Z książką na walizkach Głogów, z książką na walizkach Boguszów Gorce. Francesco Petrarca, 1304-1374. Słynny był z pięknej literackiej łaciny, dorównującej Horacemu, Cyceronowi i Owidiuszowi. Książki nigdy nie bywają w złym humorze i odpowiadają natychmiast na każde zapytanie. Gdańska akcja Pociąg do biblioteki, Cała Polska czyta dzieciom, wykład o czytaniu dzieciom. Ale zamiast wykładów można tak. Wycieczka czytelnicza, czyli podróż w czasie. Podróż pojazdem kołowym. Śniadanie w szatni, katalogi online, komputer dla każdego studenta, blachy perforowane i ryflowane, książki, czasopisma, regały, półki, sygnatura, egzemplarz obowiązkowy, budynek wydziału, miś na stole z lampą, kometa Haleya 1P, sam znalazł tę książkę, najciekawsza winda i kosz, kapsuły czasu przed startem, nieboskłon, przewrót w przód, hokej na lodzie, wiwatująca widownia. Rest in peace. Następna wycieczka będzie muzyczna. Polacy czytają 3 strony miesięcznie, słownie 3. 3. Newsweek numer 8/2011. Niedouczeni są wasi szefowie w pracy, rządzący wami politycy, uczący wasze dzieci nauczyciele, a wy to akceptujecie.